Cześć, witajcie w moim ogrodzie. Zapraszam na kolejny filmik, już drugi spacer po lipcowym ogrodzie. Pokażę te rośliny, które zakwitły i te, które nie pokazywałam na ostatnim filmie. Przed nami pysznogłówka, która niedawno zakwitła. Bardzo mnie tym ucieszyła, ponieważ nie wiem, ci co oglądali mój ostatnie filmy i pokazywałam jakieś 3 tygodnie temu, kiedy spadł grat i była dość doszczętnie zbita. Ja bałam się, że w ogóle nie zakwitnie w tym roku, a tu taka niespodzianka i kwitnie naprawdę pięknie. Ona kwitnie na kolor czerwony, jak widzicie. Tutaj obok mamy kolejną pysznogłówkę, która ma kwitnąć na kolor biały. I jak widzicie, jeszcze nie kwitnie, ale już puszcza tutaj kłosy i będzie powolutku się dopiero rozwijać. Tutaj w gazemach mamy niecierpki i kolejna pysznogłówka, ta będzie fioletowa i też jak widzicie dopiero powoli się rozwija. Tutaj też jest jakaś inna odmiana i to też bodajże jest fioletowa i kolejna czerwona, tą dostałam od znajomej. Taką małą sadzoneczkę tej wiosny wsadziłam tutaj i już mi kwitnie tego samego roku. I przechodzę dalej. Tutaj mamy rabatę z kocimiętką. Rabatę tę założyłam wczesną wiosną. No może nie tak wczesną, bo już w maju. Ale wsadziłam kwiaty dosyć późno. Kwiaty kocimiętki. Jak widzicie, tutaj część mi już kwitnie. Część nawet przekwitła i ścinałam, licząc, że jeszcze któraś zakwitnie. To są bardzo młode sadzonki, dosłownie wsadzone w maju, więc mają może 2 miesiące. Tutaj mamy do ścięcia melisa. Już drugie będzie cięcie w tym roku. Ja ją po prostu zasuszam sobie. A kocimiętka, no jak widzicie, naprawdę bardzo podrosła. Zagęściła się. Były takie naprawdę maleńkie krzaczki, lekko przywiędnięte, kiedy przyszły, a teraz wyglądają naprawdę pięknie. Tutaj Wam pokażę kolokazję, która też ucierpiała podczas gradu i te wszystkie liście puszcza ponownie. Jak widzicie, spore liście. I tutaj puszcza kolejny, rozwija się liść. I następna kolokazja, nieco mniejsza. Ta była eskulenta wcześniej, natomiast ta bodajże jest inna. Tutaj jestem obok, więc pokażę Wam jeszcze hortensję. Ta hortensja została przesadzona z innej części ogrodu, bo tam była w zbyt słonecznym miejscu. Natomiast tutaj ma więcej cienia. Więc ona zakwitła, ale nie ma tych kwiatów zbyt wielkich. Podejrzewam, że przyczyną jest to, że została przesadzona wiosną, ale i tak cieszę się, że się po prostu przyjęła i że nawet zakwitła. Po drugiej stronie tej rabaty jest kolejny krzak także hortensji ogrodowej. I przejdźmy dalej. Skoro jesteśmy już w temacie hortensji ogrodowej, to pokażę Wam tutaj kolejne krzaki, które też już zaczynają pięknie kwitnąć. To dopiero początek ich kwitnienia. Wszystko przed nimi. Sierpień to tak jest zdecydowanie bardziej miesiąc hortensji. Teraz przez te upały wszystko troszkę będzie szybciej. A tutaj jeszcze, jak widzicie, się nie rozkwitają kwiatki. Bardzo lubię tą roślinkę. No wiadomo, hortensja ogrodowa jest bardziej wymagająca niż, powiedziałabym, hortensja bukietowa. Ze względu i na zimowanie. Ale kwiaty są naprawdę piękne i warto ją mieć w swoim ogrodzie. Kwitną mi także już hosty. Właściwie to zaczęły powolutku kwitnąć. Mam ich tutaj to kilka.
oraz ta duża hosta także zaczyna kwitnąć. A tutaj niżej mamy lilię inków. Pokazywałam ją co prawda w ostatnim filmiku, ale tak pięknie kwitnie, że naprawdę warto ją często pokazywać. Kwitną także lilie świętego Józefa i wspaniale pachną. Na tle takiej ciemnej zieleni naprawdę prezentują się pięknie. I pokażę Wam różę okrywową teraz, która już bardzo ładnie się rozkwitła. Taka klasyczna, prosta niby róża okrywowa, naprawdę zajmuje sporą część ogrodu i przepięknie kwitnie. I jesteśmy przy jukach karolińskich. No muszę powiedzieć, że w tym roku niespecjalnie się popisały, ponieważ nie ma aż tak dużo kwiatostanów, jak to było w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku było ponad 20 takich właśnie kwiatostanów. W tym roku jest tylko 7. No ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Moje juki trochę chorowały wiosną z powodu chorób grzybowych. Były pryskane dosłownie 2 razy. Dopiero po drugim te liście zaczęły wracać do takich dobrego stanu. Tutaj, jak widzicie, wyglądają bardzo ładnie. No, ale nie były aż takie ładne wczesną wiosną. Podejrzewam, że to powodem było to, że była zimna wiosna i niestety wiele roślin chorowało. No, a teraz sobie pięknie kwitną. Tutaj Wam pokażę jeszcze kolejną. Też mam różne odmiany. Niektóre już kwitną, inne jeszcze dopiero będą. Piękna roślina. Tutaj, jak widzicie, jeszcze nie zakwitła. Późniejsza odmiana. I pokażę Wam jeszcze przetacznik mój, też wsadzony początkiem czerwca. I patrzcie na niebieski, taki fioletowy kolorek. Zaczął kwitnąć. Obok przekwita już szałwia. Zaczyna mi kwitnąć rącznik. To jest właśnie kwiat rącznika. Piękna roślina. O takich dużych bordowych liściach. Tutaj mam kolejną. Naprawdę liście ma ogromne. A kwiatostany są takie czerwone i tutaj mają, widzicie, takie białe. O, i pyłek spada z niego. Bardzo taka oryginalna, dekoracyjna roślina w bardzo dekoracyjnych liściach. Tutaj nieopodal kwitnie na biało róża. Ona dopiero zaczyna się rozkwitać. Kwitnie naprawdę długo. Bardzo ładna, dekoracyjna. I jeszcze Wam na koniec pokażę arbuski, czy coś podrosły, czy wypuściły jakieś nowe owocki. Zajrzyjmy do nich. Tutaj widzicie, ładnie kwitną. Tutaj owoc. Mały, ale jest. Tutaj są już, widzę, 2 owoce kolejne. Będę paluchem pokazywać. Tutaj jest i tutaj. To jest przy tym jednym krzaku, znaczy przy jednej stronie jednego krzaku, bo jeszcze tutaj idzie
druga gałązka, że tak powiem. Chodź tutaj. I tutaj też są jakieś maleństwa. Późno wsadzone, więc też nie ma się co spodziewać. I tutaj jest kolejny. Ładny arbuzek. Tutaj kwitną. Kolejny. No i tak generalnie wyglądają. Jeszcze tutaj mam chyba ze 4 takie sadzonki. Mam chyba łącznie 8 albo 7 sadzonek, więc one są mniej więcej w takim samym, na takim samym poziomie wszystkie, jak widzicie tutaj też. Wypuszczają młode, także jest w nich jakaś nadzieja, że jakieś arbuzy być może będą. Okej, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za ten film. Zapraszam na kolejne. Życzę Wam dobrego weekendu, dobrej pogody. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.